Program Omin Korki rozpoczynamy od wizyty na rondzie ofiar Katynia, ponieważ we środę nastąpią tutaj bardzo poważne zmiany w organizacji ruchu drogowego. Co czeka kierowców tutaj na rondzie ofiar Katynia? W związku z rozpoczęciem prac na tarczy skrzyżowania planujemy, aby wyłączyć możliwość skręcenia w lewo na rondzie ofiar Katynia na wszystkich relacjach. Z mapki wynika, że przejazd przez to rondo będzie bardzo skomplikowany. Przejazd nie będzie skomplikowany, natomiast będzie utrudniony, ponieważ jak widać na czerwono zaznaczone są obszary, które będą wyłączone z ruchu. Tutaj wyjadą maszyny, dlatego pozostają nam do użytku tylko fragmenty żółte. Podstawowa zasada na tym rondzie przez najbliższe 2,5 miesiąca to nie ma możliwości skręcenia w lewo. Na dojazdach do ronda będą ustawione tablice, które będą wskazywały kierunki jazdy, tak aby każdy mógł sprawdzić swój kierunek. Tablice go poprowadzą. Na przykład, jadąc od ulicy Armii Krajowej, nie będziemy mieli możliwości skręcenia w lewo. Dlatego należy pojechać prosto w ulicę Jasnogórską, na zawrotce na wysokości ulicy Sosnowieckiej nawrócić w kierunku ronda i tutaj wykonać manewr skrętu, wtedy już w prawo. Podobnie jadąc ulicą Jasnogórską będzie można nawrócić się na wysokości ulicy Bronowickiej wiaduktu i powrócić do ronda i znowu wykonać skręt w prawo. Podstawowa zasada, nie ma możliwości realizowania relacji lewoskrętnych na rondzie. Dla tych z Państwa, którzy muszą tędy przejechać, przygotowaliśmy takie mapki. Te mapki będzie można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz na naszej stronie internetowej programu Omin Korki.